Siema, 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 siema. Z tej strony Hubert Zdunek, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam opuszczone miejsca na terenie miasta Wyszków. No to lecimy. Pierwszym opuszczonym miejscem na terenie miasta Wyszków jest opuszczony dom przy ulicy Kościelnej, którego Wam pokazać nie mogę, bo tutaj nie działa opcja Street View. Czy w sumie możemy sprawdzić? No, nie działa, wywala nas na początek ulicy. Kościelna 6 pisze. Wywala nas na początek ulicy. No i dobra. I teraz pokażę Wam opuszczony, niedokończony dom przy ulicy Sowińskiego. Ulica Sowińskiego jest tutaj. A ten słynny, niedokończony dom jest tu. Gdzieś w tych okolicach. Tu klikamy sobie. Tylko, że tu Street View'a nie ma, a nie jest. I dobrze zgadłem. No i zaraz się okaże. I tak, dobrze zgadłem. Jest tu ten nasz, jest nasz opuszczony domek. Przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 4 pisze. Tutaj na mapach. Z tej strony go jeszcze pokażę. To, z tej strony to tak wygląda. To jest jakiś garaż, jakby to jest niedokończone. Budowa domku, kiedy się rozpoczęła, to nie wiem. To na pewno stoi już bardzo długo. Przystanek autobusowy w ogóle jest. To w ogóle upiornie wygląda, tak, że tak powiem. Tak, że tak powiem, że to upiornie wygląda. No i dobra, zaraz Wam pokażę, tylko chcę tu zobaczyć jeszcze, czy da się zobaczyć jakoś z drugiej strony ten dom cały. Zwracam się. Tu cegłów dużo jest, cegieł. Dobra, no to już wychodzę z tego Street View'a. To drodzy widzowie, lecimy dalej. Następną opuszczoną lokacją w Wyszkowie jest, o Jezu, znowu się zaciął ten cały Google, całe mapy Google, to są wkurzające. Bo one się zacinają nawet, o. No niby mogę wyjść z nich. Dobra. Następnym opuszczonym budynkiem jest tu. Jest to opuszczony budynek przy ulicy. Co tu jest? Ta. Jest to opuszczony budynek przy ulicy Świętojańskiej. Oj, później odpiszę. Tu jest budynek opuszczony. On, to jest zdjęcie, jak on jeszcze funkcjonował. W tym budynku znajdowała się tak zwana rejonowa spółdzielnia samopomocy chłopskiej, czyli te GS-y tak zwane, stąd były kierowane. Teraz tych GS-ów chyba nie ma. Czy to jest jako, nie wiem, bo nie sprawdzałem. Jeden GS był przy ulicy tej. Przy ulicy Świętojańskiej, jak się idzie w stronę Topana, to taki sklep jest, to jest GS. Tylko czy on istnieje jeszcze? Czy w sumie jak będę szedł w tamtą stronę, to zobaczę. Jak istnieje, to napiszę w komentarzu. Jak nie istnieje, to też napiszę w komentarzu. No i dobra, następnym opuszczonym budynkiem jest opuszczony dom przy ulicy Świętojańskiej 188. Coś w tym stylu. I on jest. Mogę się mylić, ale gdzieś w tym miejscu. Jak poleciałem za daleko, to przepraszam. Jezu, Świętojańska 208, za daleko poleciałem. 187 miało być. Boże, święty, te mapy wkurzające, to naprawdę. Gdzieś tu klikniemy. Wpisywać mi się nie chce. Bo mi się zacina ten tablet, jak wpiszę, to mnie bardzo często wywala błąd, że niby, nie wiem, wywala mi coś po angielsku, że niby coś tam niedostępne jest. Jak chcę coś wpisać w mapach Google, to mi wywala błąd, że coś tam niedostępne jest. I muszę tak sprawdzać. I ten budynek jest tu. Jest, jak to rozmazane jest. To jest zdjęcie, jak ten dom jeszcze był zamieszkały.
Jak tu widać, nie ma wysokiej trawy, nawet w sumie trawy nie ma, znaczy jest trawa, taka zwykła, ale teraz jak się pójdzie pod to hase, to tak jest tam zarośnięte, no że nie wiem. Furtka też jest lekko uchylona, czyli prawdopodobnie ktoś tam już w środku był. Nie wiem, czy tej anteny to tu jest, to czekajcie, na tej anteny na pewno już nie ma. No. To jest w ogóle błąd, bo tu pisze 185, to jest 188 adres. Dobra. Następnym opuszczonym budynkiem w Wyszkowie, według mojego informatora, jest Monar. Tylko który Monar, bo w Wyszkowie są dwa Monary. Jest jeden przy trzeciej, jest dwa Monary są w Wyszkowie. Jeden jest przy ulicy Komunalnej, która znajduje się o tu. Więc się znajduje tu dokładnie. A drugi jest przy 3 maja. Chciałem Kościuszki powiedzieć. To chyba chodzi o ten, co przy 3 maja jest, tak mi się wydaje. Czy w sumie może o te dwa chodzić, wiecie co? Ja dokładnie nie wiem, o który chodzi, więc wam pokazywać nie będę. Bo żeby nie było, że wam pokażę akurat, że żeby nie było, że ja powiem, że przy 3 maja jest opuszczony, a tam akurat jest nieopuszczone. Ja nie wiem, nie wiem, który to jest opuszczony. Nie wiem, który jest dokładnie opuszczony, nie wiem. I to czy wszystkie opuszczone miejsca wyszkoły, czy nie, tak właśnie myślę. Ja tak myślę, czy ja wszystkich już miejsc wam nie pokazałem. Ale chyba pokazałem wszystkie miejsca już. 6 minut już nagrywamy, prawie 7. Jeszcze opuszczone miejsca jakieś są, tak myślę. Aż se muszę listę moją zobaczyć na telefonie. Na telefonie sobie zrobiłem listę opuszczonych miejsc. Oj, 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 7% mam w telefonie, że. Jezu, nie w Chroma z Messengera. Drodzy widzowie, poczekajcie chwilę, zaraz sprawdzimy. Jak to będzie koniec odcinka, to powiem, że to jest koniec odcinka. Jak nie będzie koniec odcinka, to będziemy lecieć dalej. Muszę to znaleźć. Znaleźć to raczej. I tak. Czy pokazywałem już wszystko? Z tego, co tu piszę, jeszcze jest jedno miejsce wam do pokazania, drodzy widzowie. Jest to opuszczony dom przy ulicy Białostockiej, gdzieś tu przy cmentarzu on jest. Tam taki youtuber Blotpro robił filmik. Ale ten filmik jest zablokowany na YouTubie, a szkoda. Fajny filmik był nawet. Dom jest gdzieś w tych okolicach. Czyli on jest z drugiej strony, on jest z tej strony. Tylko tak, muszę chyba dalej trochę podjechać. On jest, wiem, że jak się z cmentarza wychodzi, to go widać. Tylko nie wiem, czy go nie rozebrali. Bo ten filmik to był jakiś może parę miesięcy temu robiony. 5% wam po prostu świetnie. Podjadę tu jeszcze dalej. To wygląda jak opuszczony dom. W ogóle oto te ceglane wygląda jak opuszczony dom. Jezu, co się rozmazało. To ceglane wygląda jak opuszczony dom też nawet. I tak, jest nasz opuszczony dom. Jest on przy ulicy, już wam mówię. Nie wiem. Przy ulicy Białostockiej. To jest zdjęcie wykonane. To jest ulica Białostocka. 32. Ulica 32, ten dom jest opuszczony. To jest zdjęcie robione, jak ten dom jeszcze funkcjonował. Aż co muszę zapisać adres, Białostocka 32. No i to jest na tyle, drodzy widzowie, w tym odcinku. Czy jakieś odcinki będą, to nie wiem. A propos urbexów, to urbexy kiedy będą, to nie wiem. Możliwe, że w lipcu będę robił urbexy, tylko nie wiem gdzie. Ja nie wiem przypadkiem, czy nie zrobię właśnie od tego domu ku urbexa, lub zrobię też urbexa, nie wiem gdzie. No, zrobię urbexa, ale gdzie to nie wiem jeszcze. Komentujcie. Subskrybujcie. I plusików nie żałujcie, jak to mawiał Mr. Pixelow. A teraz, do widzenia.